Hej wszystkim, witam Was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Jest to dzisiaj mini poradnik dotyczący modów z The Sims 2. Właściwie na życzenie jednego z moich widzów. Znajdujemy się na stronce Lana CC Finds i tutaj Wam zaprezentuję właśnie, jak można znaleźć i zainstalować tak zwany zamiennik do The Sims 2. I gdy wejdziemy właśnie na tą stronkę, macie ją w opisie pod moim filmem. Wchodzimy sobie w All Tags Sims 2, żeby mieć te wszystkie tagi tutaj pokazane. I szukamy sobie plików defaults, w zależności co nas interesuje. Jeśli interesuje nas skin, co chyba przeważnie wszystkich interesuje, tutaj go znajdziemy, w drugim podpunkcie mamy defaults. I wyświetlają nam się wszystkie zamienniki odnośnie skóry. Przykładowo mamy pierwszy z brzegu i jest pokazane, w jaki sposób on zmienia nam simów w grze. Czyli w Simowie w całym mieście będą mieli taką skórę, jak tutaj jest zaprezentowane. I tutaj mamy plik do pobrania od razu. Sobie klikamy, przenosi nas na stronkę Mediafire. No i po prostu klikamy Downloads, zapisujemy sobie, gdzie nam to pasuje. Nam się plik wtedy pobiera, tutaj reklamy, wiadomo. No i tak, moi drodzy, pobraliśmy sobie skórę. I tylko muszę dodać, że możecie pobrać tylko jeden plik z taką skórą, tak samo jeden plik z innymi zamiennikami, ponieważ gra będzie czytała tylko jeden zamiennik. Nie można mieć kilku naraz, bo po prostu nie będą działały. Gra i tak wtedy wybiera sobie jeden z tych kilku na przykład. W każdym razie możemy też na stronce Sims 2 Defaults, nawet takiej przeznaczonej tylko do zamienników, pobrać sobie różne inne rzeczy, takie jak ubrania albo włosy. Przykładowo Wam coś tutaj bym pokazała, na przykład jak to wygląda. Tutaj macie pokazane wszystkie ubrania, jakie są dostępne w The Sims 2 Ultimate Collection. I przykładowo, jak wybierzecie sobie pierwsze z brzegu, na przykład, wyświetlają Wam się wszystkie dostępne zamienniki. I to działa na tej zasadzie, że jak ściągniecie przykładowo taką sukienkę, to ona zastąpi nam wtedy ten plik z gry. No i tutaj pobieramy, wiadomo, ja tego teraz nie będę pobierała, bo tego nie potrzebuję. Zamiast tego kompletu będziemy mieli po prostu taką sukienkę w kwiatki, albo coś takiego, zależy co sobie wybierzemy. Proszę bardzo, tutaj też możemy. I też tutaj możemy wybrać tylko jedną wersję, czyli nie możemy sobie wybrać wszystkich tych plików, tylko jeden, bo po prostu tylko jeden plik można podmienić. Tak samo gdziekolwiek indziej sobie klikniecie, też macie zamienniki. Tutaj macie taki różowy sweterek i możecie go podmienić na coś takiego. Albo taki rodzaj sweterka. No, zależy co Wam się spodoba i co osobiście wolicie. Na przykład mi się podoba to. Tutaj nawet, jak widzicie, macie pokazane więcej takich zamienników. I tutaj sobie ściągacie normalnie download. Też Wam zaprezentuję. Zapisujecie. I tyle, moi drodzy. A potem, jak już to wszystko Wam się zapisze, mamy tutaj w tym programie WinRAR i mamy folder. Po prostu sobie go przenosimy do pliku, do folderu, przepraszam. Przenosimy go do folderu moc, nie moc, tylko downloads. Ja Games, The Sims 2 Ultimate Collection, downloads i wrzucamy go po prostu luzem tutaj do tego folderu i tyle. Nie ma w tym żadnej filozofii, naprawdę. Ja to wywalę, bo ja już mam swój zamiennik. A jak wiemy, możemy mieć tylko jeden zamiennik skóry. Ja mam taki. Nie pamiętam, gdzie go ściągnęłam, skąd go dokładnie ściągnęłam, ale na pewno szukałam na Lana CC, więc możecie znaleźć. Zresztą macie tutaj nawet jego nazwę, Lilith If Skin Blood Defaults Rose Kiss. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Są dostępne. I teraz mogę Wam na przykład pokazać, jak coś takiego wygląda w grze. Dobrze, moi drodzy, przykładowo jesteśmy w kasie i możecie już widzieć naszą simeczkę. Jakoś, żeby Wam przybliżyć może. Zobaczcie na nią z bliska, pomijając te brwi, to od razu widać, że skin wygląda inaczej. Tak samo oczy. Jak możecie zobaczyć, oczy również ma inne. I tak właśnie wyglądają zamienniki, plus chyba ściągnęłam, żeby Wam pokazać też zamiennik włosów. Chyba mi się jednak podmieniły te obrazki, bo zobaczcie, że jest tutaj z tą ikonką wakacyjną inna całkiem fryzura. I tutaj też.
tutaj. Więc chyba jednak mi się podmieniło, nie wiem od czego to zależy. Może zależy to od tego, że podmieniłam te pliki i stworzyłam nowe miasto, wchodząc do gry, więc nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie normalnie, jeśli chodzi o te zamienniki, to ich tak nie widać. Jeszcze zobaczmy ubranie, bo chyba też ściągałam jakieś. O, tutaj macie przykład tego, że tutaj jest na obrazku taka bluzeczka i spodnie, a jak założymy, to wygląda w ten sposób. I właśnie na tym polega cała różnica i cały trik w zamiennikach. Tak, tutaj teraz tak wygląda brzydko. Chciałam pokazać jeszcze jej twarz, zobaczcie. Jakbyśmy jej zmienili i może brwi, to byłoby... No ale te brwi z gry są brzydkie niestety. Ale brwi też możecie ściągnąć jako zamiennik. W każdym razie przypatrzcie się jej twarzy, jak wygląda ładnie. Dlatego ja osobiście polecam takie zamienniki, bo naprawdę upiększają grę. Oczywiście w rozsądnych ilościach. I pamiętajcie, że można ściągnąć tylko po jednym zamienniku, bo jak ściągniecie więcej, to po prostu i tak wam tego nie będzie czytało. Więc ja polecam. Mam nadzieję, że ten poradnik chociaż trochę wam pomógł, bo ja nie jestem jakimś specem, ani tym bardziej nie jestem... nie mam takich predyspozycji do tłumaczenia. Moje tłumaczenia są bardzo pokrętne i dlatego się zastanawiam, czy w ogóle mnie zrozumieliście. Na przykład jeszcze wam pokażę, o, inne odcienie skóry. Proszę bardzo. I te oczka jak ładnie wyglądają. To jeszcze mieliśmy, jeszcze taki. Wszystko jest piękne. Jeszcze tutaj może wejdziemy w bieliznę. Tak się prezentuje ciałko w bieliznie też myślę, że bardzo ładnie. Proszę bardzo. Prezentacja. No i dobra, moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. Mam nadzieję, że chociaż trochę wam to pomoże, że skorzystacie. No i cóż, wszystkie linki macie oczywiście w opisie. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!